Cześć, z tej strony Filip Czapeczka. Właśnie nagrywam nasz sierpniowy Edy Wrocław newsletter. Jestem właśnie po szkoleniu, także jestem trochę zmęczony. Właśnie skończyłem szkolić małą grupkę ludzi. No ale wracając do tego video newslettera. W tym miesiącu co się działo w Edy Wrocław? W tym miesiącu mieliśmy warsztat z Gosią Smoleńską, która przyjechała do nas, jeśli dobrze pamiętam, z Krakowa. Gosia przeprowadziła świetny warsztat z takiej metody, która polega na planowaniu rzeczy, zaczynając od końca tego planu. Warsztat bardzo fajny, poruszający wyobraźnię, poruszający naszą wyobraźnię na temat tego, jakie uczucia powstają przy przejściu z danego etapu naszych działań, naszego planu do kolejnego. Mi się ta metoda bardzo podobała, było super sympatycznie. Gosia, bardzo Ci dziękujemy za to, że do nas przyjechałaś. Mam nadzieję, że jeszcze odwiedzisz nas z jakimiś super innymi metodami, jeżeli chodzi o planowanie, bądź jakiś inny aspekt z innej pracy. Co dalej? Jeżeli chodzi o przyszłość, no to w przyszłym miesiącu warsztat poprowadzę ja we własnej osobie, także zapraszam Was bardzo serdecznie. Będziemy rozmawiać o tym, jak pracuje się w zespole rozproszonym, w jaki sposób praca zespołu rozproszonego wpływa na pracę Scrum Mastera. Czy Scrum Master jest potrzebny w pracy zespołu rozproszonego? Jeżeli tak, to w jaki sposób zmieniają się jego obowiązki i jego roli? Temat bardzo trudny, bardzo wymagający. Ja będę dzielił się swoim doświadczeniem, jak tylko mogę. Jakieś tam doświadczenie już na ten temat zebrałem. Będę też starał się, żebyśmy my wszyscy wymienili się doświadczeniami na ten temat. Zapraszam Ciebie serdecznie i widzimy się już 10 września, jeżeli chodzi o Edge Wrocław. Z takich innych tematów, które myślę, że są warte poruszenia, to już jakiś czas temu zaznaczaliśmy my organizatorzy Edge Wrocław, że mamy dosyć spory problem z... Nie mamy problemu z frekwencją per se, ale mamy problem z tym, że jeżeli chodzi na przykład o meetupa, to powiedzmy, że na meetupa potrafi się zapisać 70 osób, ale zjawić się na miejscu potrafi tylko 15. Próbowaliśmy robić z tym, na razie był zaprojektowany taki jeden eksperyment, który polegał na tym, że wysłaliśmy przed meetupem informację, żeby odpisać się z wydarzenia, jeżeli wiesz, że już nie przyjdziesz, tak żeby nie trzymać swojego miejsca innym osobom. I ten eksperyment wypadł, no jakiś tam rezultat miał, kilka osób się wypisywało, ale no celujemy wyżej. Także niedługo wprowadzimy taką drobną zmianę, to jest również nasz eksperyment, także nie bójcie się niczego. Jeżeli wyjdzie, że ten eksperyment się nie powiódł, no to go zaprzestaniemy. Natomiast zmiana będzie polegała na tym, że zanim dopiszesz się do wydarzenia na meetupie, będziesz zobowiązana do tego, żeby odpowiedzieć na kilka drobnych pytań w ankiecie przed zapisem. Nie wiem, jak długo będzie trwał eksperyment. Myślę, że pewnie z pół roku, no bo widzimy się tylko raz w miesiącu. Natomiast pewnie będziemy się dzielić z Wami wynikami tego eksperymentu. Co więcej, chyba na koniec mogę powiedzieć tyle, że tak jak już wspominałem wcześniej, mamy założoną fundację, już bardzo Wam dziękuję. Dostajemy bezpośrednie wpłaty na nasze konto, także patronom super, super bardzo dziękuję. Pozostaje kwestia naszej decyzji na temat tego, co robimy z Patronite'em. Docelowo pewnie byśmy chcieli tego Patronite'a usunąć w jakimś czasie, w tej chwili jeszcze nieokreślonym. Będziemy się kontaktować na pewno z dotychczasowymi patronami, żeby się dowiedzieć jakby, co im to daje, co im do tej pory dawał Patronite, czy pasuje im to, żeby po prostu robili przelewy w tej chwili ręcznie, zamiast używając tego narzędzia. My docelowo pewnie byśmy chcieli z niego zrezygnować, bo w zasadzie to stworzyliśmy to narzędzie, zaczęliśmy go używać, bo go nie stworzyliśmy, zaczęliśmy używać to narzędzie w zasadzie to tylko z tego powodu, że no nie mieliśmy fundacji, więc nie mogliśmy oficjalnie żadnych środków zbierać i ten Patronite udostępniał nam taką możliwość. Także będziemy w kontakcie, jeśli chodzi o te wpłaty. No i jeszcze raz mogę tutaj chyba z miejsca tego podziękować ludziom, którzy już nas wsparli, wspierają nas od miesięcy. Ja, że tak powiem, bardzo jestem z tego dumny i bardzo Wam dziękuję, tak jak zresztą cały zespół Edge Wrocław.
Na tą chwilę chyba wydaje mi się, że to jest już wszystko, jeśli chodzi o sierpień. Namawiam Was serdecznie na przyjście i porozmawianie na temat zespołów rozproszonych 10 września. Widzimy się, także czekajcie na zaproszenie na meetupie, będzie już niebawem. Do zobaczenia, cześć!